Czy nie wstyd pani atakować polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej? Nie, wstyd mi, jeżeli polscy funkcjonariusze Straży Granicznej torturują niewinnych ludzi. Ma pani jakieś dowody na to? Tak, jest mnóstwo dowodów na to. Mnóstwo. Przedstawiła je pani prokuratorze? Zgłosiła pani to na policję, no to jest pani obowiązkiem, jeżeli pani ma takie dowody, posiada pani taką wiedzę. Owszem, cały szereg takich spraw jest zgłoszonych i na policję, i do prokuratury. Niech pan się zainteresuje tym u źródeł. Jesteśmy zainteresowani tym jak najbardziej. Widzimy, że pani celem jest atak na polski mundur. Nie, to pan to tak interpretuje. Celem tego, co mówię, jest nie narażanie polskich służb mundurowych na to, aby wykonywali bezprawne rozkazy. Ma pani jakieś dowody, które potwierdzają tą przemoc fizyczną, która została ukazana w pani filmie, w tym pani dziele artystycznym? Tak, mam dowody na to. Znaczy, ja ich nie mam osobiście, ale są osoby, prawnicy, NGOsy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Grupa Granica, Amnesty International, prawnicy i Rzecznik Praw Obywatelskich. Wszystkie te instytucje dysponują takimi dowodami i również składają te dowody w sprawach. I uważa je pani za wiarygodne? Absolutnie wiarygodne. Niektóre z nich widziałam, niektóre z nich widziałam na własne oczy. Widziałam na własne oczy również rejestrację takich zdarzeń. Widziałam, rozmawiałam z ludźmi, również takimi, którzy to robili. A nie czuje pani, że ten film, to pani dzieło, wpisuje się w putinowską narrację ataku na polskie służby? Nie, nie czuję, że się wpisuje w putinowską narrację. Czuję, że czyniąc takie rzeczy, dajemy Putinowi argumenty do propagandy, których nie powinniśmy mu dawać. Czyli nie uważa pani, że podsyca pani ten konflikt, tą wojnę hybrydową, ściągając jeszcze większą liczbę migrantów na granicę polsko-białoruską? No przecież pan bredzi. Przecież pan bredzi. Kogo ja ściągam na granicę? Przecież ci ludzie, jeżeli nie będą na tej granicy, to będą na innej granicy. Przecież Putin ich nie wymyślił. Przecież to są ludzie, którzy uciekają przed złym, a czasem niemożliwym życiem, czasem śmiercią i znajdują inne drogi. A czy to Putin posyła ludzi w Morze Śródziemne, gdzie już zginęło prawie ponad 40 tysięcy osób, utopiło się, a mimo to dalsi przychodzą? Na Litwie nie ma tego problemu. I tam nikt nie pluje na litewski mundur, litewskich żołnierzy, litewskich strażników granicznych. Wie pan co, naprawdę. Po pierwsze, na Litwie jest również społeczeństwo obywatelskie i NGOsy i organizacje, które pomagają uchodźców, tak samo jak tutaj. Akurat filmu nie zrobili, ja miałam siłę i moc, żeby taki film zrobić. Nie jest to takie proste. Właśnie na Litwie na skutek działania społeczeństwa obywatelskiego ten kryzys migracyjny szybko się zakończył. Nie, nie zakończył się. A tutaj wręcz w drugą stronę. Kto panu powiedział, że się tam zakończył? Byliśmy niejednokrotnie na granicy litewsko-białoruskiej i nie ma tam takiej liczby nielegalnych przekroczeń granicy jak u nas. Znacznie mniej. A sprzyjają temu między innymi takie filmy jak film pani. Nie będę z panem rozmawiać, bo pan po prostu ma nakręcone w głowie propagandową maszynkę i posługuje się pan faktami, które są po prostu kłamstwem. A pani posługuje się faktami, które nie są kłamstwem? Pani Agnieszko, ma pani jakieś dowody w tej sprawie? Bardzo proszę, niech pan ode mnie odejdzie. Udzieliłam panu grzecznie odpowiedzi na pana pytania i teraz bardzo proszę, żeby pan mnie nie molestował, dobrze? To jest taka dosyć wyraźna strategia. Bardzo proszę. Co pani robi? Łapie. Co pani robi? Dlaczego pani dotyka własność stacji? Dlatego, że pan nadużył cierpliwości i odporności pani Agnieszki. Okay. To jest argument, wobec którego można pan dotykać cudze mienie. Pan się tak zachowuje, jak ten człowiek, który chodził za prezydentem Adamowiczem i szczuł na niego. Dobre. I doprowadził do jego śmierci. Pan się tak zachowuje. Dobre, pan w tej chwili... To jest słuszne porównanie w tym momencie? Pan, przepraszam bardzo. Proszę przemyśleć swoje słowa. Zamierza pani dalej atakować naszych funkcjonariuszy? Prezydent Adamowicz, obrzydliwi pseudodziennikarze, molestujący obywateli. Pani nie jest wstyd, że pani atakowała polskich żołnierzy, którzy bronili polskiej granicy? Wstyd to kraść. Zadać profesjonalne pytanie, czy pan się uczył u Rydzyka. Zawodu. Najprawdopodobniej. Dobrze pani się czuje z tym wewnętrznie, mentalnie, że pani atakowała polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej? Czy pan się czuje dobrze generalnie? Czy panu można... Ale wiesz co, nie mówmy już do niego w ogóle. Po prostu dodatkowy, jak kręca, rozumiesz, demagogicznego tego. Pani bardzo dobrze się z tym czuje i z tym obrazem polskich żołnierzy, który pani wykreowała na arenie międzynarodowej. Żołnierze tworzą oni sami. Dokładnie, obrazem polskim żołnierzy zajmują się polscy żołnierze.
stworzeniem tego obrazu. Pani Agnieszko, prosimy o odpowiedź na to pytanie. Nie dla pana nie jest panią Agnieszką przede wszystkim. Proszę pana. Proszę, pani ma jakieś inne imię? Pan się nie zwraca po imieniu, proszę pana, bo nikt pana do tego nie upoważnił. Kulturalnie się zwracam do pani. Bycie światowej sławy reżyserem polega na szczuciu na polski mundur. Bycie dziennikarzem telewizji Republika polega na tym, że nie reaguje zupełnie na to, co się słyszy, ani widzi. Czyli nie dowiemy się. Pan tylko się... Tak pan nie rozmawia. Dowie się pan. Pan z nikim nie rozmawia. Powinien pan tu przyjąć do wiadomości jakieś... Pan sobie temu. Tylko mówi... Panie Kasprzak, pan tu w roli rzecznika jest jakiegoś? Tak, pan Kasprzak. Nie, przepraszam, jestem w roli pana Kasprzaka. Jest w roli pana Kasprzaka, dokładnie. To nie odpowie pani na to pytanie. Dlaczego szczuła pani na polski mundur? Może wciąż. Prosi pani polskich żołnierzy? Tak, kochanie. Jedno krótkie pytanie. Czy przeprosi pani polskich żołnierzy? Atakuje światowej sławy. Przepraszam pana, pan tutaj odsunie się pan. Pani Michasiu. Czy przeprosi pani polskich żołnierzy? Panie Michałku, proszę się.